Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia. Odtąd człowiek stał się istotą żyjącą. Pan Bóg zasadził ogród w Edenie na wschodzie i umieścił tam człowieka, którego ulepił. Widzicie, jak Bóg stworzył człowieka, to umieścił go w miejscu, które nazwał Eden. Eden po polsku oznacza ogród rozkoszy, czyli jak Bóg nas stworzył, to chciał, żebyśmy przeżywali nieustanną rozkosz. I w momencie, kiedy Jezus umarł na krzyżu i zmartwychwstał, On złamał moc grzechu i śmierci i przywrócił nas do tego pierwotnego zamiaru. I to nie znaczy, że twoje życie teraz będzie sielanką, bez żadnych problemów, trudności i przeciwieństw, ale wśród całego tego życia, które przeżywasz, pośród tych okoliczności możesz cały czas doświadczać rozkoszy. Ja przeżyłem to wtedy, kiedy razem z żoną urodziliśmy pierwszą córkę, a ona po 45 minutach przeprowadziła się do nieba. I radość Boża, którą przeżywaliśmy, była dużo, dużo większa niż ten smutek, który towarzyszy stracie dziecka. I to samo uczucie opisuje Święty Paweł w 8 rozdziale Listu do Rzymian, kiedy mówi, że obecnych cierpień nie da się porównać z przyszłą chwałą, która ma się w nas objawić. I pytania, dlaczego Jezu? Po co? Dlaczego to się tak stało, a nie inaczej? Zostały całkowicie wyparte przez tą radość Bożą, którą mieliśmy. Ponieważ nasza córka dołączyła do zbawionych, dołączyła do raju i od tamtej pory przebywała z Jezusem twarzą w twarz. I to jest to, czego wam życzę dzisiaj, żeby Duch Święty rozpalił w was taki ogień, który przykryje wszelki smutek i trud, którego doświadczacie, żeby okoliczności zostały zdominowane przez Jego radość, przez Jego przyjemność i przez Jego szczęście. Dlatego, że Jezus po to umarł na krzyżu. I jak ludzie was zapytają, skąd macie tą radość w obliczu tylu problemów, to możecie im wtedy powiedzieć tą dobrą nowinę, że Bóg przywrócił nas do raju, do przyjemności i chce, żeby nasze życie po prostu było szczęśliwe.